Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o a Torku, bo o kim innym? Otóż wiecie, ja cały czas staram się zajmować jakimiś innymi rzeczami. Mówię o Golonko, o Korwinie, zdarza mi się powiedzieć o innych szurach, o Nacjololo, ale no niestety Atorek tak jakby walczył o moją atencję. Po prostu walczył o moją uwagę, o chęć skomentowania. Nadesłaliście mi powyższy screen. Screen, który jest wrzucony na grupę Otóż jest sobie zdjęcie z płatników składek, katora bez zus. Jest sobie pewna laska Magda Korzewska. Jeśli chcesz, żebym tutaj nie wspominał o tobie, napisz do mnie, masz maila w opisie. Jeśli chcesz, żeby, nie wiem, coś powiedzieć dodatkowo, więcej się wypowiedzieć na dany temat, możesz śmiało też do mnie napisać. Ona napisała coś takiego: to z dedykacją dla wszystkich straszących korona... koroną, koroną. Eee, sprawdzajcie info, a nie słuchajcie TVP i liderów tej facebookowej grupy. Nie pozdrawiam Jacku, Edit. Nie chodzi o samo niedokładne sprawdzanie info, bo post Jacka jest nadal na grupie, a to jak się sieje propagandę na podstawie info, których nie jest pewien. No chodzi o to, że jest to słynny artykuł między innymi na wykopie pojawił się, że wokalista zespołu Rammstein miał mieć koronę. Okazało się, że jednak to nie jest korona, to jest berło i wykop był też bardzo spamowany tymi artykułami, ale tak czy siak, przede wszystkim właśnie mamy tutaj screen z artykułu z Rammstein w krytycznym stanie na Ojom jest zakażony koroną. To było z Wprostu. I teraz Wprost się zreflektował. Wprost dodał nowy artykuł. Wokalista grupy Rammstein jednak nie ma korony. I to było wczoraj, czyli tak biorąc pod uwagę, że cała inba się wydarzyła wczoraj, to przedwczoraj, o godzinie 21.40 udostępnione. No i było właśnie, że Till Lenderman trafił w krytycznym stanie do szpitala w Berlinie. Po kilkunastu godzinach sprostowano jednak wiadomość. Okazało się, że testy były negatywne. Więc to jest normalne, tak? Najpierw poszła wiadomość jedna, że wokalista ma e, koronę. Potem przyszła wiadomość nowa, że ej, nie, jednak nie, jednak są testy i to jest po prostu zapalenie płuc. Tymczasem, co się dzieje na grupie atorka? Na grupie atorka jest sobie taki kasztan, który jest e, adminem.

I on sobie właśnie wali jakieś hasztagi. Groźnych tylko dla starszych. Ja jestem młody, nic mi nie będzie. Tak, tak, dostał tylko zapalenia płuc. I stan się nie poprawia. Ludzi, co to dowodzi? Ano dowodzi, że wirus go nie zabił od razu, tylko prawdopodobnie nie wyzdrowieje Czyli to oznacza, że jest niegroźny, nie? Gdy masa ludzi jest zarażona, a szpitale są przepełnione, on jest śmiertelnie poważnie ranny, bo nikt nie udzieli pomocy. Ani Tobie, ani Twojej rodzinie, dlatego trzeba poważnie traktować kwarantannę. No i ta babka, z tego co wiadomo, weszła w dyskusję z nim, że z no wczoraj zostało przedwczoraj. Przepraszam, bo ja cały czas zapominam, że to jest trzeba sobie zrobić y, poprawę na, na tamten dzień. Facet cały czas tworzy konkretną narrację, że o nie, bo on ma, on ma tego wirusa. No to pojawia się ta babka i mówi, że hej, on nie ma już tego, nie ma tego wirusa. Jest źródło, że nie ma. To jest po prostu kaczka dziennikarska, która jest zrobiona nie z winy w prostu, tylko z winy jakichś tam innych gości, którzy podali złą informację, nie wiem, rzecznika prasowego tej. Tego gościa, jakiegoś, nie wiem, rzecznika Ramsteina w ogóle, czy to, nie wiem, niemieckie gazety przekręciły, czy może rosyjskie, bo ogólnie ktoś, kto nie wie, no to okazało się, że Ramstein, to znaczy ten gościu, ten wokalista Lindenman, on dostał takich objawów, jak był w Rosji. Wobec tego to może rosyjskie gazety przekręciły, może niemieckie. Jeden kit nieważne, tak? Czy jak mieliśmy nieprawdziwą informację, która została zreflektowana dopiero w szpitalu po paru stu godzinach. Jesteście ze mną na tym etapie, jesteście, mam nadzieję. I ta babka zwraca uwagę, że hej, ale ten post jest nieprawdziwy już. Ten post mamy tutaj dowody, że on on jest zdrowy, tak? To znaczy no zdrowy, no ma zapalenie płuc, ale nie jest chory na koronę, tak? Wobec tego fajnie by było jakbyście w dupę się pocałowali z tym, tylko żebyście usunęli ten, ten link, ponieważ no tak troszkę mocno tego posta, bo ten post tak troszkę mocno jest nieaktualny i wprowadza ludzi w błąd. Jaka jest reakcja ludzi tamtych? Zaczynają z, nim, z nią dyskutować na zasadzie zamknij mordę, spierdalaj i tak dalej. Więc ona tworzy posta właśnie powyższego to z dedykacją Wrzuciła już nie wytrzymała, wrzuciła screena z, z wprostu i wpierdala się tam na pełnej kurwie a Torek. Co on wypisuje? Trochę szacunku do adminów. Nawet gdybyś miała rację, nic nie tłumaczy braku kultury. Przepraszam bardzo, J jakiego braku kultury? A torek, co ona tam napisała? To z dedykacją dla wszystkich straszących koronawirusem sprawdzajcie info, a nie słuchajcie TVP i liderów tej facebookowej grupy. Nie pozdrawiam. Co, co tu jest niekulturalnego? Co tu jest niekulturalnego? Odpowiedz mi, Atorku. Nie odpowiesz, ponieważ nazwiesz mnie hejterem i zaczniesz jęczeć, jak to jesteś szkalowany. Dajcie hajs, gówniarze, bo jestem szkalowany. Na tym to będzie polegało, między innymi. Jacek tak powołał się na dokładnie to samo źródło co ty, czyli wprost dostajesz karę na razie wyciszenie i zatwierdzanie postów na kilka dni. No i okazuje się, że tak średnio swoją drogą było to wyciszenie, ponieważ czary mary OP już jest szary, wobec tego Jacuś się poczuł jeszcze bardziej urażony i ją wypierdolił nas zbitpysk. Tak, macie taką właśnie tam administrację. W ogóle, atorek to jest po prostu. Yy, no, no, to jest cudo. Facet twierdzi, że skoro on się powołał na yy, wprost, to on ma rację. Mimo tego, że ona pokazała mu nowszy artykuł, gdzie wprost się reflektuje. Gdzie wprost pokazuje wprost, że nie miał racji, że poprzedni artykuł był fake'iem. Za co przepraszają, ponieważ jednak się okazało, że. Nie ma tej korony. A Torek? A Torek zachowuje się, że administracja ma zawsze rację. Dodatkowo jeszcze podchodzi do, nią, do, nie, do niej na zasadzie, że masz karę. To jest, to jest takie kurwa podejście wredne, hamskie, jakbyś był jakimś, nie wiem, czyimś wychowawcą, jakbyś był czyjąś niańką kogoś, traktujesz tak kogoś z góry jak małego gówniarza, że masz karę, postój w kącie i przemyśl swoje wychowanie, spierdalaj. Jak, z jakiej racji ona ma przemyśleć swoje zachowanie, jak ona tylko i wyłącznie pokazała prawdę. I tutaj od razu też pojawia się odpowiedź na wasze pytanie. Pytanie ludzi, którzy oglądają i mnie, i Atorka. O lepszy, czemu się go czepiasz? Czemu po prostu nie spróbujesz z nim dyskutować? Ponieważ z nim nie ma jakiejkolwiek dyskusji. On ma monopol narracji i jego banda, a jeśli próbujesz dyskutować i pokazujesz fakty, fakty, źródła, to masz spierdalać, ponieważ jesteś niekulturalny i tak w ogóle to jesteś w ogóle jakimś porąbanym gościem, jesteś hejterem, dziejesz nienawiścią. Ponieważ narracja atorka właśnie taka jest, że on ma monopol na narracji, on się zna, on wie wszystko, a to złe hejtery niszczą, miażdżą, nienawiścią, zieją w kierunku niego i jego ludzi. Smaczku dodaje fakt, że atorek kiedyś pracował jako dziennikarz, wobec tego ma zasrany obowiązek. Pojmować, co znaczy aktualizacja newsa, co znaczy, że nowsze wydanie konkretnego newsa jest tym właściwszym, tym bardziej doprecyzowanym, a nie starsze. On powinien to wiedzieć, powinien się na tym znać jako gość z doświadczeniem. Na podstawie tego śmiem wysnuć dwie teorie. Albo, atorek jest niedoświadczony, człowiekiem, który nie zna się tak naprawdę na dziennikarstwie, który pomimo tego, że ileś tam lat pracował, nie jest w stanie weryfikować newsów, albo atorek robi to specjalnie, by chronić dupę swojemu adminowi i wciskać do ryja dzieciakom na grupie konkretną narrację. Moi drodzy, innej drogi nie ma. No nie, no może być jeszcze debilem, ale oprócz tego innej drogi nie ma. I teraz mi odpowiedzcie, jak można dyskutować z kimś takim? Jak można dyskutować z gościem, który jest przeświadczony o swojej własnej racji bądź broni swoich ziomków za wszelką cenę bądź jest po prostu debilem. Zawsze to no, tylko ty tak uważasz. Inni ludzie go uwielbiają, przecież on ma tyle subów. No nie, no jednak wygląda na to, że inni ludzie też go nie za bardzo uwielbiają i za nim nie przypadają. Dlaczego? Ponieważ na wykopie mamy taką sondę. Jak oceniacie wiarygodność tego youtubera? No i tutaj mamy bardzo dobrze: 13%, dobrze, 2%, średnio, 7%, słabo, 11%, fatalnie, uwaga, 64%. Zastanawia Was w ogóle. Dlaczego są takie wyniki? Bo atorka nie zastanawia, atorek twierdzi, że to są po prostu hejtery, które się czepiają, a ja zaczynam się zastanawiać i zaczynam dostrzegać dlaczego na podstawie materiałów, które tworzę. Ponieważ wiecie, jest różnica pomiędzy tym, że nagrywasz sobie na jakiś temat jakiegoś szura, że o, ten szur coś tam znów odwalił, coś tam pierdolnął i sobie nagrywasz dalej na temat jakiegoś innego szura, a jest różnica pomiędzy tym, że nagrasz na temat jakiegoś konkretnego szura i masz, nie wiem, 30 wiadomości w skrzynce na zasadzie o lepszy, patrz co tam odwalił znowu a Torek, o lepszy, patrz co tam znowu odwalił, o lepszy, bo, bo on coś tam powiedział, o lepszy, bo coś tam ten. i widać to, że że to nie są wiadomości na zasadzie od jednej osoby, która cały czas mi podsyła to, tylko to są wiadomości od paru, parunastu, paru dziesięciu innych osób. A biorąc pod uwagę, że sam kanał jest komentarzy o korwinistach i szurach, dużo znaczy to, że naraz mam na skrzynce ileś dziesiąt wiadomości o atorku. Bo to oznacza, że nie tylko ja mam atorka za szura, który golonkizuje się jeszcze bardziej i do tego ma egoleżkę, nie tylko jakaś tam laska na grupie atorka, która była, nie tylko wykopki, nie tylko moi widzowie, ale to zaczyna być dosyć bardzo ważnym widocznym problemem. W myśl starej, dobrej zasady imprezowej, że jeśli jedna osoba mówi ci, że jesteś pijany, to ją olej, jeśli dwie, to się nad sobą zastanów, a jeśli trzy, to idź się połóż, namawiam cię, Atorku, żebyś usiadł i sobie przemyślał swoje zachowanie. Wątpię, żeby w tym momencie Atorek usiadł i rzeczywiście zastanowił się nad sobą, nad tym, co nagrywa, nad kontentem, nad zachowaniem, nad ludźmi, którymi się otacza, ale warto spróbować. A jakie jest wasze zdanie, moi drodzy? Czy Atorek to już jest równia pochyła i on będzie wpadał coraz niżej i niżej, aż w końcu się zamknie w schowku na i zacznie nagrywać z Ameryka? Czy też jednak, że może wreszcie się wyprowadzi, wyciągnie i wynormalnieje? Zapraszam was do dyskusji, komentarze, jak zwykle są wasze.